Czołem miłośnicy FIFA. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gościem jest PLKD. Pisaliście dużo w komentarzach: dawaj wojnę draftu z PLKD. No i Damian się pojawia. Napiszcie w komentarzu, kogo chcecie zobaczyć w kolejnym materiale. No i zostawcie oczywiście łapkę w górę. Damianie, czy jesteś gotowy na wybór formacji? Urodziłem się gotowy. To zaczynamy. No i sprawdźmy, jakie formacje tutaj mamy. No i powiem ci, że mi w sumie, tak analizując, pasują trzy formacje z pięciu. No. Mi tak trzy też, trzy formacje mi pasują. Okej, okay. To robimy tak, że ja ci odrzucam dwie formacje i ty możesz sobie wybrać wtedy spośród. Odrzucam ci jedynkę i piątkę. Okej, okay, ja ci odrzucam jedynkę i piątkę. Tak samo? Tak. No dobra, okej, okay. No w sumie dobra. No, i no to super. Teraz El Capitano. Jeszcze ważne, możemy wykorzystać w pewnym momencie powiedzmy takiego jokera, że... No bo jakby jakiś fajny to odcinek poleciał nowy, tak, żeby sobie przetestować. No. Albo jakaś ikona, to możemy wykorzystać, ale powiem ci, wybór kapitana na tym etapie gry, jestem w szoku. No u mnie też, tak średnio. No to nie będziemy kombinować, ja ci wybieram czwórkę. Ja ci wybieram dwójkę. Dobra, lecimy. Ja teraz przechodzę do napastnika. Nie. No szału nie ma, powiem ci, szału nie ma jak na ten etap gry. Tak, to ja ci teraz może... A weź sobie najwyższego zawodnika. Że wzrost? Tak, no, najwyższy. No dobra. Jak mówisz, że napastnik, to będzie taki ociężały. No, się dziwisz jeszcze. Dobra. Ja ci w takim razie wybieram na najcięższego piłkarza. Uwagi, sprawdzić się. Ale myślę, że da się to... W sensie, ja wiem, kto jest najcięższy. Dobra, to wybierz najcięższego. Czy to Lakaka? Nie, myślę, że Erling Haaland. Okej. Ale w wersji Wants to Watch, nie TOTS. Uff, dobra. Okej, przechodzę do wyboru kolejnej karty. Dobra. Ajajajajaj. Chyba jest ciekawie. Jest ciekawie. Ojej. Ale nie powiedziałeś Jokera. No nie. Bo że jest ciekawie, ale mogłoby być... Teraz tak, wybieramy to samo, ale jednocześnie sobie eliminujemy karty, których nie możemy wybrać. Czyli tak, ja ci... Jednocześnie jak ja eliminuję dwójkę, to też tobie eliminuję dobra. Dwójkę. I właśnie to robię. Eliminuję numer dwa. To ja ci eliminuję jedynkę. Dobra, to ja ci eliminuję... O kurczę, już mam problem. Piątkę. Eliminuję ci trójkę. Dobra, czyli bierzemy czwórkę. Tak jest! No, serio? Udało się? No tak. Nie. Powinieneś lubić tego piłkarza. Okej. No to lecimy dalej. No to Damian, wybierz sobie, nie wiem, piątkę. Na pewno? Weź wybierz coś innego, żeby było ciekawiej. Inne niż piątka? No. Dobra, to dwójka. Okej, dziękuję. A ty wybierz sobie albo piątkę, albo trójkę. Dobra, to wybieram sobie, no też piątkę. Fantastycznie. Dobra. Lecimy dalej i... O, nie, Dirk Kaut, baby hero w lipcu. Nie. No, słuchaj, ja mam nie. Piotrka Zielińskiego na przykład. Motma. Teraz tak? Tak. Okej, okay. To wybierz obojętnie kogo mi wrócę. Bez historii. No to patriotycznie, biorę Piotrka. A ty sobie też byle kogo wybierz. Dobra, to... No nie, no wezmę tego. Okej, to lecimy z kolejnym wyborem. U mnie. Okej, u ciebie ciekawe, więc możemy się w coś zabawić. To wiesz co? Podaj mi numer i ty sobie wybierasz też ten numer. Ja tobie? Tak, czyli jak mówisz mi, że mam wziąć czwórkę, to ty też bierzesz sobie czwórkę. Dobra, to... Ale rób to ostrożnie. To ja wybieram numer 3. Okej. Dobra. Trafiłeś w najlepszą moją kartę, więc właściwie dziękuję. O, nice. Okej. O Jezu. No nie, no, będę z tobą szczery. 5 zwykłych kart. O panie, no to bez historii. Najwyższy overall 78. O, no nie. No dobra, no to weź sobie tam piątkę. Dobra, a ty weź sobie jedynkę. U mnie było ciekawie, ale jedynka właśnie była taka złota. No nie, dobra, no znów gówno, ten, dawaj, no. szybko. No dobra, jedynka? No to też jedynka. Dobra, patrzymy dalej. Co jest?
No jest nieco lepiej, jest nieco lepiej. No to weź sobie dwójkę. A ty piątkę. Nie, dobra. Idziemy dalej. O, teraz też, teraz u mnie słabo. Weź sobie dwójkę. Dobra, ty też. Okej. Okay. No i teraz goalkeeper. No dokładnie, u mnie też bramkarz. No, weź trójeczkę tak w środku. Zmienię. Zmień. No zmień no. No podaj dwa numery. 4 i 1. Dobra, weź czwórkę. Kurde, to miała być zmyłka, miałeś dwójkę mi podać. Okej, serio? Tak. No dobra, no to... To ty sobie weź czwórkę. Dobra, okej. Okay. Lecimy dalej. Pierwszy rezerwowy. O no, Jezus. Też bramkarz, no nie wiem. To wiesz co, weź piłkarza, który ma najwięcej obrony. Najwięcej... Ale to bramkarze są, nie wiem jak to na bramce to sprawdzić. Nie mają tego. Nie, to weź najniższego wtedy. Nie wolno tak. Po fakcie, nie. No dobra, niech będzie. A ja? Kogo mam? O nie, przez przypadek wziąłem kogoś innego, ale to nie będę mógł użyć tego bramkarza. Dobrze, dobrze. O Jezu, miskik. To ty weź dwójkę. A mogę trójkę? No to weź czwórkę już. No dobra, wziąłem czwórkę. Dobra, co robimy u mnie? Poczekaj, najpierw zobaczę co u mnie. A wiesz co, obojętnie, weź sobie co chcesz. Obojętnie, chciałbym w takim przypadku. Tylko mam nadzieję, że kiedyś się zrewanżujesz, nie? Okej, okay. Ja się zrewanżuję, damy. Okej, okay. Ojejku, no dobrze. Jest u mnie ciekawie. Może droga eliminacji znowu, Damian? Nie. Nie? Nie. Okej. Okay. Nie teraz. Bierzesz numer 5. No to coś innego, żeby widz miał emocje. Kogo chcesz wziąć, powiedz. No coś innego oprócz piątki. No to trójka i sp... Akcept... Jak mam to wyciąć? Monetyzacja. Podeślę ci dźwięk cenzury. Wiesz jak ja to robię odcinki, znaczy nie. Przepraszam widzowie, dobra. Przypominam, nie przeklinam na swoich filmach. Weź czwórkę. Dobrze, dobrze. Oj, no dobra. O panie. Dobra, mam 5 złotych kart, bądź szanujmy się. Ty sobie weź numer 1, a ja wezmę numer 4, okej? Okay? To na odwrót możemy zrobić. No dobra, to biorę numer 1. No dobra. To ja biorę kolejną kartę. Ojejka, no to u mnie bez znaczenia, bo 5 złotych, więc... No to bierz dwójkę. Dobra, u ciebie jakieś dymy, czy nie? Nie, średnio. No to weź sobie trójkę. Dobra, dzięki. U mnie znowu bez historii, 5 złotych, dosłownie. U mnie też, 5 złotych, nie wiem, to co chcesz. To jedynkę sobie weźmiemy może, co? Razem. Dobra, to po jedynce. Dobra, no coś lepszego może... Ty, no to jest tragedia, pojawi. No nic nie leci. Nie, no. znowu to samo, dobra, no nie wiem. Weź sobie piątkę. Dobra, to ty... Czwórkę. Okej. Okay. Ale dramat, może teraz... Joker! O nie, zapomniałem o Jokerze! Okej. Okay. O kurde, no u mnie bez znaczenia. Znowu mam baby kauta do wyboru. Kwicza! Co? Będziesz kwiczał, o to mi chodzi. Okej, okej. A! Serio? Trafiłeś go? O pierunie, nice. Dobra, co tam chciałeś sobie wziąć? Piątkę? No, bez znaczenia, mogę wziąć piątkę. Okej, lecimy dalej. Właśnie jeszcze ten Joker zapomniałem. No dobra. Co u mnie? Co? U ciebie jeden. Dobra. Ty weź sobie czwóreczkę. Dobra. Boom! Ojejku, okay. Słabo. Ty weź 5. Dobra, ty weź 3. Okej. Okay. No i ja chyba tego Jokera nie wykorzystam, tak patrzę, bo mam 5 słabych kart, a przedostatni wybór... No mnie też, 5 złotych, znów tragedia, no akurat obrońcy są. Weź dwójkę, u mnie też bez znaczenia. Dobra, to u ciebie czwórka. Mhm. Dobra, i ostatni przedostatnia wybór. Karta u mnie. No to Joker mówię, no to Joker. No dobra, to wiesz Jokera, co ja mam wziąć? No to ty weź...
Nie obojętnie, i tak pozycje im nie pasują. Dobra. No to 4 weź. Dobra, i jeszcze bramkarz mi tutaj pozostał, cyk. Chcesz mi wziąć trójkę? Albo jedynkę, A, piątkę. Wybierz co chcesz, Damian, wybierz co chcesz. Dobra, dziękuję, wziąłem sobie Wojtka Szczęsnego. O, nice, a ja mam dylemat, czy Alexis Sanchez, czy Ginola. Ojejku, nie wiem z tym. A jaki Ginola? No ten baby. Tak, Alexis Toc, czy fantazy? Ten fantazy. O kurczę, nie wiem, dla widza wybierz to co najlepsze. Dobra, niech będzie fantazy. Trener, weź sobie dwójeczkę. A dobra, już wybieram trenera. Ojejku, dobra, żaden by mi się nie przydał, prawdę mówiąc. Po cholerę w drafcie jest trzecia liga niemiecka, naprawdę, to jest no. Tak posrane. Ostatnio mi wyskoczyła hinduska. U mnie jakiego trenera? Jeden. Dobra. Chyba zamyśliłeś o tej hindusce, Damian. Nie. Dobra, idziemy złożyć składziki i widzimy się w meczyku. No ja już jestem gotowy. A robiłeś skład ten od razu, czy jak? No, znam, rzucałem. Są mądrzy, poradzą sobie. No to lecimy. No to jedziemy. Nice, okej. Okay. Moi drodzy, za pierwszym razem udało nam się połączyć z PLKD. No i Damianie. No ostatnio z Olafem z 20 minut mi to kurczę zajęło. A mi też troszkę, no. To też tak trochę nas trwało. No to zobaczmy, jak wygląda ta twoja potężna ekipa. Okej, jest często faktycznie. O, Lam widzę. O, Rashford i Kwara? Tak. Panie kochany. Nice. No na Kwarę poszedł Jok. Dobra, wezmę pauzę. Nie, dobra, już nagrywam, ale... Co? Tak, odkleiło mnie Oskar. Ale prędzej nagrywałeś kamerę? Tak, wszystko się nagrywa ciągle, tylko... Sorry, bo ja w inny sposób teraz nagrywam filmy i mi się pokićkało, ale dobra. Dobra. Czekaj, jeszcze raz zaczniemy. Dobra, Oskar, to jak myślisz, kiedy ten odcinek wrzucisz, bo ja chciałbym tego Kwarę do drużyny sprowadzić swojej. Ja wrzucę Damian 3 razy, jak o tym mówimy. Ale zobacz, jaki on jest no, słuchaj. Duży. Co jest duży? Naprawdę, faktycznie no to taki duży, klocek. Przecież w rzeczywistości to taki cieńszy ten piłkarz jest. No nie wiem, czy ja będę w niego inwestował teraz. No chyba 2 miliony, tak? No ponad 2 miliony, słuchaj. O kurczę, no to faktycznie. Leao 3800, nie wiem, czy do Rafała nie dołożę. A teraz mam tego Teo Hernandeza za nagrody. No tak. Widzowie, jak coś, to się dzieje naprawdę. To nie jest puszczane w pętli. O, a ten Kwara widzę u ciebie w składzie. Taki kockowaty. No właśnie chcę go sprowadzić do siebie, tylko to zależy, kiedy ten odcinek rzucisz. Nie mogę. Chyba w czerwcu. Przecież mamy czerwiec. Kwicza! Oj, Jezus. O Jezus Maria. Na razie to my kwiczymy, niestety. Tutaj Kwara, no, Dona. Tutaj. Oh. Nie ma szału w naszej grze. Dobra. Tutaj bardziej ty. Ważne, by nabić sobie wyzwanie o punkty doświadczenia. Tak naprawdę robimy to po to, żeby był 30 poziom dla widza. Jeśli oglądacie w tym momencie, zostawcie komentarz aktor. Zobaczymy, kto ogląda i dostanie serduszko. Tak. Dobra, dawaj Kwara, 99 tempa, 99 dribblingu, chcemy to... O, a taki klockowaty się wydaje. No trochę tak, sylwetka nie odpowiada temu. Jak wygląda w rzeczywistości? Okej, dobrze biega. Ruletkę zrobił. O Jezus! Nie kupuję go. Chcesz go sprowadzić? Kto? Oj, Fabinho kontra Erling. Ojejku, on nie ma 4 gwiazdek! Sztuczek, zapomniałem! A to sma? Tak swoją drogą? Tak, ma. 4-5. A, okej. Damian, jak myślisz, kto wygra finał Ligi Mistrzów? Czyli mówisz, że to będzie przed finałem Ligi Mistrzów na twoim kanale. Właśnie. Zobaczymy, widzowie będą... Nie, no Manchester City. Ale przecież finał jest inny, mówimy o przyszłym roku. Oj, poprzeczka. No to Liverpool, wydaje mi się, jest, że zrewanżuje jest... się aha, no dobra, z Realem. Bo to jest retro draft. FIFA 23. A racja, bo Liverpoolu nie ma w Lidze Mistrzów. Zapomniałem. To faktycznie. Daj mi spokój. Oj. Sam siebie. Musiolo! Broni Wojciech Szczesny. No dobra. No to myślę, że Robert Lewandowski wraz z Leo Messi im doprowadzą Blaugranę do sukcesu. Nice. No, fantastyczny sezon Leo Messiego. Wrócił, no...
No jakby nigdy nie zostawił tej ligi tak naprawdę, 20 goli, 15 asyst. Lewy potrzebował kogoś takiego, kogoś, kto potrafi myśleć i zagrać mu piłkę, bo jednak to, co prezentował Dembele, no dobra, tam kilka razy w tym sezonie wszedł z ławki, ale jednak to, jaką jakość Messi z powrotem oferuje temu zespołowi, to jest no coś pięknego, fajnie, fajnie. Szkoda tylko, że na Camp Nou nie grają, bo jest remont, ale i tak nie, naprawdę... Odcinek będzie w serio w czerwcu tego roku. O, Barylka. Niko Baryła. Oj, udało się. Baryla Musiala, 1-0. No ale pomoc jest doskonała w tym zespole. A teraz po tym patchu gorzej to wychodzi. No wiem właśnie, coś mi nie siedzi. Znaczy... No, rzadko, nie? Ale... Coś tam znerfili. No i na razie 3 strzały do 2. Posiadanie dla DK United. Pamiętajcie o kodzie XPLKDX w sklepie Fortnite. Dokładnie. Korzystajcie. Jeszcze masz chyba na Ergolu kod. Coś mam, tak. Ej, ty... Jaki kod? Jaki to zagadałeś kod? Mnie, dajesz reklamować, brawo! Co jest? No nie powiedziałeś tego kodu, Damian. Dobra, muszę pokazać klasę. No nie, nie. No nic, to widzowie, pamiętajcie o obozach Uniteda. Link do obozu w opisie. Już w przyszłym miesiącu startują. Czyli obozy przed obozami. Też nawet nie wiem, w którym roku. Markus? Oj. I teraz ojej, Kwara! Ojej, nie, to Gavi, 1-1. Aj, za łatwo. No też Gavi z Lewandowskim, wow. Dobrze to chodzi. Na szczęście w EAFC to już w ogóle tak piłeczka będzie chodzić. No, Damian, ty już grałeś, tak? Jak oceniasz? Dobra, nie mówię, bo nie wiem, kiedy to wrzucisz. Nie, jeszcze mi nie zrobił. Wow, jaki to Renato? Aj. Złoty czy nominacja? Nie, ten nominacja. Ulala. No właśnie, to jest takie jedno z marzeń, które... Może uda mi się jeszcze spełnić w tej edycji FIFA. A na co ty wydałeś 8 milionów za Nazario? Na Jezusa. Mhm, ale on kosztował 2. No i się... No, prawie 3 chyba. Ale oprócz tego, no to... Dobrze śmiga jeszcze? Trzymam jeszcze. Tak, no jest super, no, rewelacyjny. Polecisz mi kogoś znowu? Rabio jest okej, okay. Ten Piotrek Zieliński, którego tutaj mam też, robi robotę. No to też kwestia nagród, no bo jeszcze... No tak. Na ten moment jak... I na rekompensatę czekamy z ligą. A właśnie. Mamy sierpień i jeszcze nie było rekompensaty. W sierpniu nie dali jeszcze rekompensaty. Oj, no Wojciech rewelacyjna dyspozycja dzisiaj. No tak, jeszcze wkrótce ten mecz Polaków z Niemcami, dystansu. Prawda? To znaczy nie, no było 3-1 dla Niemców. Bo... A? Aha, to nie oglądałem. Okej. Mila wrócił, znaczy Błaszczykowskiemu udało się strzelić do tej 16 minuty. A swoją drogą, gdyby był taki karny, no to on by dostał tego karnego pewnie. I w słupek. Nie, no by powtórzyli pewnie. Ale że Bellingham do Liverpoolu przeszedł jednak, to wow. No tak jak z Gakpo zaskoczyli. Że niby do United, a jednak potem widzisz, do Liverpoolu. No i to samo z Bellinghamem. A jejku. Kwaradona. O, chyba w tempo. O Jezu. Poddymić chciałem trochę, bramkę roku strzelić. Zabrałeś mi to. Piotr Zieliński, może power shot dla widza? Piotr Zieliński. Aj! Oj. No i jeszcze rzut rożny. Ruk. Gol. Wszyscy kibice już stoją. Tutaj nikt nie siedzi! Ależ w ostatnim momencie wyciągnął to, ale to oznacza jedno. Będzie jeszcze jedna akcja dla Rayo. Renato Sanchez. Musiala. Nie dla ciebie ta akcja. Nie. O kurczę. Kwaratskhelia, co? Nie, jest grany. Ja pierdzielę. Przedłużył specjalnie. Nie ma transferu, nie ma. O, nice, dobry mecz. Jest to żałosne. Dobry mecz. Piotrek Zieliński, no końcu... tak! Nie, to jest niemożliwe. Tak samo nim strzeliłem na samym początku gry.
No, pamiętam te momenty, jak mi Pasławski strzelał takie rzeczy, jak jeszcze to tak chodziło. Znaczy, powiem ci, że ten Zieliński nie odstaje od Renato Sanchesa. No, może trzeba po prostu piątka. Wiesz, to chyba nie kwara, lecz tak zwany Osimhen do mnie trafi. O, GG. Ojejku. Zieliński dałby mu zgranie. Haaland? Oj, Wojtek, oj. Wojtek z problemami. No niestety, takie rzeczy się pan łapie. Andrzej lat 54 na Facebooku miał rację. Powinien bronić Łukasz Fabiański. Tragedia, tragedia. Ładnie śpiewasz, Damian. Dziękuję, to ja śpiewam. Haaland, lalalala. Wow, naprawdę? Ten Haaland dobrze się przeciska nawet. No jak mają 40 tempa moi obrońcy. A ty grasz Fabinho na Esio? No tak, nie miałem lepszego obrońcy. Myślałem, że to jakiś żart był dla widza. Tragedia, no niestety. Musiala. Donovan, jest podanie i Harry Kane, co za zmiana. Jest 4-3. Jest 4-3, super. Nos trenera. Dobra, i nos ciśniemy, ciśniemy, panowie, ciśniemy, szybko. Jest przejęcie, Zieliński. Zieliński, podanie do Kwaratskheli, czy wreszcie Kwara. Kwaradona. Bum! Aj, ta nie karta wyczułem. Jest chora. Jednak kupujesz. Co za comeback. Nice. Szczerze dałbym za niego 300 tysięcy. Okej, okay. No to nie jest dobra zapowiedź Kwari. Ajajaj! No. Przypomniały mi się dawne czasy. Ale zaczynamy. Oj, Renato Sanchez! Dobrze, dobrze. No jeden niestety do zera. Ponownie Renato strzela przeciwko Polakowi. Zobaczmy, dobra. Co zrobi. Landon Donovan podchodzi. Donovan. Na spokoju. No dawaj, 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 kotku. Barelka, to musi być tak gol. Tak jest, Wojtek. Nie. No i teraz Harry Kane specjalnie. On wszedł na te rzuty karne, zobaczmy. Kane! Perfekcja. Ach. Doskonale. Co na to Sanchez? Oj, pewnie. No to teraz Fabinho, specjalista Fabinho, w Monaco od karnych. Jak ktoś ma zawieść, to Fabinho. Nie, 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 nie ale on. Nie tym razem. Nie tym razem. No to co, Erling Haaland nad bramką? Erling Haaland, nie wiem, czy nie za mocno? Dobrze. Uf, już się bałem. No jest i on, Kwicza, Kwaratskhelia. Okay. Shit, 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 nie! Kwicza, kurde! Jest! No dobra, Antony. Czy on wytrzyma presję? Wytrzymał. Wytrzymał! No to teraz zobaczmy. Filip Lam, profesor tak zwany, zobaczmy, doświadczenie top 100. Aj, na pewnie, na pewniaka. Kier! No i Kier, no jakby nie patrzeć, jeden z bohaterów tego dokładnie spotkania. Ale też środek. Jest i on, Gavi, młoda krew. W głowie dziewczyny, ale w głowie też zwycięstwo w tym meczu, brawo Gavi. Jest 5-5, ojeju, jeju. Musiala, on ma bardzo dobre karne. I strzela w prawo, jest 6-5. Piotrek! Się tu robi emocjonująco, czy Piotruś Zieliński wytrzyma presję. Piotruś! Zrobił to! Wytrzymał! Niesamowite. No dobrze, no to może Klaus? Santa Claus is coming home, bitch! Ojeju, jeju, nie wytrzymał presji! No i teraz Joao Cancelo. Czy to się kończy? Czy to się zaczyna? Coś się kończy, coś się zaczyna... Cancelo! Nie! Rzuciłem się 3 razy w lewo, jak ty strzeliłeś 3 razy w prawo. Mówię, 4. raz strzeli, nie strzelił. Nice. Doskonały mecz, Damianie, doskonały mecz. Nie, no ale to mecz. Co odwaliłeś w tych ostatnich minutach, to jest tragedia. No kryminał u defensywie, Oskar, nie rób tak już nigdy, co? To jest FIFA po prostu, to jest FIFA. No, jak na 17 do 3, to... No ale na głównym 20 zrobiłem, także... A, dobra, już, dobra. Już się zwrócę na ferię. Się nauczyłem grać akurat po tym meczu. Tak, tak. Dobrze, moi drodzy, dziękuję ci, Damianie, za udział w tym odcinku. Nie ma sprawy, dziękuję za zaproszenie. I wbijajcie do Damiana, bo link znajdziecie w opisie tego filmiku. Trzymajcie się, no i na razie. Cześć!